Okej, okay, wreszcie. To jest słowo, którego muszę użyć przy okazji premiery w polskich kinach tego filmu, który debiutował na festiwalu chyba we wrześniu, bodajże. Już Nie pamiętam, gdzie to było, czy to było w Toronto, czy. A e, zresztą, nieważne. W każdym razie, wielki powrót Brendana Frasera, akurat przed Oscarami. Nominacje tu, najlepszy film ever, może najgorszy, a w ogóle to Grubas, a w ogóle to coś. I tyle szumu przez tyle miesięcy. Wreszcie, wreszcie zobaczyłem. The Whale. Czyli wieloryb. To najnowszy film od Darena Aranowskiego, który opowiada nam historię cierpiącego na poważną otyłość nauczyciela, granego przez Brendana Frasera, który próbuje odbudować więź ze swoją nastoletnią córką w bardzo możliwe że ostatnich dniach życia. I tak, pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście pomimo faktu, że byłem bombardowany w świecie filmowym plakatami i tym, że wie nagłówkami wielki powrót Brendana Frasera nominacje do Oscarów tu, tamto, siłam, to nie wiedziałem o filmie nic. To znaczy, wiedziałem, że idę na film o grubasie i mówię to tak, staram się nie pejoratywnie, no ale hello. I oczywiście wiedziałem, że jest to film Darena Arnowskiego, którego prawie wszystkie retro recenzowałem. Kiedyś to w ogóle był początek do retro recenzji, tak naprawdę i teraz też się zastanawiam cały czas, czy Black Swan, czy Czarnego Łabędzia, e, napiszcie w komentarzach, czy chcecie Retro-Recenzję. Cały czas go jeszcze nie oglądałem. To jest film, który Derena Radowskiego, którego wciąż nie widziałem, także hej. Ale chciałem powiedzieć, że szedłem w ciemno do tego stopnia, że pierwsza moja taka myśl, którą sobie układałem, że powiem, jak już, prawda, będę włączę kamerę, to, że jest to film bardzo, bardzo teatralny. I tak wręcz do przesady, tak sobie myślałem, że to nie tylko, że się ogląda teatralnie, ale jest takaś aż coś za bardzo, aż ten scenariusz ma takie problemy i dowiedziałem się oczywiście, że to jest już po wyjściu z kina, że to jest scenariusz Samuela D. Huntera, który adaptuje własną powieść teatralną, znaczy nie powieść teatralną, tylko scenariusz, wiecie, teatralny adaptuje właśnie do tego filmu, czyli to po prostu była wcześniej sztuka. I to widać. I to jest yy, pff, częściowo spoko, Czemu nie? Wiele takich widzieliśmy. 12 gniewnych ludzi i innych historii, gdzie po prostu coś, co spokojnie mogłoby być na deskach teatru, świetnie wypada filmowo w jednym pomieszczeniu, jakiś tam. Oglądając ten film, trochę sobie myślałem o Hitchcocku i na przykład o Rear Window, tak? O, o, o oknie na podwórze. Tam ten film jest lepszy. Uważam, że też lepiej wyreżyserowany, ale bez wątpienia Aranowski widać, że tak jakby oglądał tamte filmy, żeby. To jak to on ja tutaj operuje w tej czasnej przestrzeni, ponieważ cały film jesteśmy praktycznie tylko w tym mieszkaniu. Czasem wychodzimy na gamek, że widzimy przód budynku, ale generalnie wszystko się dzieje prawie w jednym pokoju, czy tam pokój korytarz i dwa pokoiki, generalnie operuje całkiem nieźle. Tu mi się reżyseria podobała. Jest to przede wszystkim film w ogóle kręcony na na taśmie. Znaczy nie sprawdzałem, ale ewidentnie w jakimś tam lekko przyciętym formacie, także co bym nie mówił o Aranowskim, co bym nie mówił dobrego, czy czego o tym filmie, to mi się podobało. Podobało mi się, że oglądam, że ktoś nakręcił film, który nie wygląda jak cyfrowa papka jeden z miliona, tylko tak jest troszeczkę dramatyczniej i artystyczniej. Ale, i szczególna opinia i e, <laughs> słyszałem o tym filmie, wiecie, same jakieś nagłówki i tak dalej, widziałem, że genialny, albo że beznadziejny, albo że Oscar albo za co. I jak zwykle z takiej sytuacji oglądam i tak sobie myślę, że jestem gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. To znaczy, film ma genialne aspekty. Począwszy od głównej roli, poprzez pewne elementy scenariusza i jakby całe to, jakim, czego ten dramat dotyka i jak nam to pokazuje, te relacje chociażby z córką i tak dalej. Natomiast są elementy, które po prostu mi się mało podobały w tym filmie i mam wrażenie, że po pierwsze to jest troszeczkę. Troszeczkę problem stricte scenariuszowy, że jest on bardzo teatralny i taki. Cały film jest zrobiony na zasadzie kilka dni, kilku bohaterów. Co chwilę ktoś do niego przychodzi i z nim rozmawia. I gdy. Te relacje, gdy te rozmowy, gdy ci bohaterowie to się pokazują w pomieszczeniu naszego tytułowego wieloryba, bo chyba tak metaforycznie możemy go traktować. Gdy te relacje, gdy te rozmowy, gdy te wszystkie emocje związane z tym, że tam jakaś tragiczna przeszłość, chęć odbudowy związków albo jakieś różne tego typu rzeczy się dzieją na ekranie, gdy one są dobrze i organicznie poprowadzone, na... i tutaj muszę pochwalić przede wszystkim drugoplanową postać. Ona się nazywa Hong Chao Liz, która jest koleżanką łamana, taką pielęgniarką, opiekunką na Naszego głównego bohatera. Praktycznie wszystkie sceny z nią pełne emocji, wspaniałe, wzruszające. Takie że czułem, czułem się on oglądał prawdziwych ludzi, których, którzy po prostu no, w życiu czasem jest ciężko, ale wciąż są kumplami, tak? Na zasadzie ona mu pomaga i ten fantastyczne sceny pełne takiego po prostu takiej wrażliwości w pokazywaniu ludzkiej relacji w dosyć dramatycznych okolicznościach. Tu w ogóle pełne takie siedzę w kinie, mówię, 10 na 10 zajebiście. Ale czasem później film przechodzi w takie bardzo grubymi nićmi szyte wątki innych bohaterów. Ten jakoś nazywa Ty Simpkins, który gra Tomasa, On gra tutaj takiego Świadka Jehowy, powiedzmy, który przychodzi i próbuje tam uratować, uratować tego naszego. I też niektóre rzeczy związane z tą Ellie, z tą córką. Eli teraz mi się z The Last of Us kojarzy, graną przez Sadie Sink, którą możecie, możecie kojarzyć z ze Stranger Things, Ruda. I niektóre elementy tych wątków były dobre, ale dużo elementów tych wątków było bardzo... Ja po prostu czułem takie, czułem łapy scenarzysty, czułem, że ten bohater musi w tym momencie wejść i stanąć w drzwiach i ten, tak bardzo nierealistycznie. I to jest moja, moja myśl ogólnie o Wielorybie. Wiele dobrych elementów, ale ten scenariusz, ten film cały jest w, powiedzmy w dwóch trzecich zajebiście poprowadzony. Są to, wydają się, realistyczni ludzie, gdzie po prostu zagłębiamy się z naprawdę dużą wrażliwością i spokojem w takie, tak, w takie mięso tych relacji, Opartych o dramat, to to, że Koleś zaraz umrze, bo jest. Super otyły, i w ogóle to próbuje odbudować relację z córką, potem jak na 8 lat jej nie widział czy coś. I to, to wszystko jest związana tragiczna przeszłość e, jego partnera, w ogóle i tu i tam ten Jest dużo takich elementów, które po prostu fantastyczne, a potem wchodzimy w taki teatralny, że on musiał zapukać w tym momencie, i akurat to się wydarzyło, i tamto, i takich. Jedna trzecia tego filmu totalnie mi nie podeszła. Powiedziawszy to, jak już mówimy o aktorach, Brendan Fraser, rzeczywiście. No, rzeczywiście to muszę oddać, że fantastyczna rola, w ogóle ten facsut ten jego kostium grubasa, e, gdzie on sam w sobie nie jest jakimś chudym aktorem w tym momencie, to, to jest ten jego wielki comeback, prawda, te 20 lat po tym, jak był tym gwiazdą kina akcji z kaloryferem i wielką szczęką męskiego mężczyzny, tak teraz, prawda, sam w sobie jest taka grubasem, a ten facsut który tam powoduje, że on wygląda jak taki, jak ten 600 pants, nie wiem, czy, czy oglądacie te programy, ale ja tam lubię tą Tami, nie, Tami i Amy na YouTubie te, te... Znaczy, często <laughs> jest, z tak jestem na redukcji, to oglądam te amerykańskie programy o grubasach. czyli znaczy, żeby było jasne, ja używam takich słów, ale ja się nie śmieję, ja rozumiem czym są zaburzenia odżywiania, Samie mam do dzisiaj zapewne i jakoś udaje mi się je kontrolować na szczęście, natomiast i nigdy nie miałem, w takim stopniu, nie miałem problemu, ale jakby nie śmieję się z tego, wiecie, że to z chorób i poważnych psychologicznych czy psychiatrycznych problemów związanych z tym, że ludzie się zabijają jedząc. W ogóle uzależnienie od jedzenia, tak jak pokazane w tym filmie, e, no jest, jest przewalone, bo wiecie, jak ktoś jest narkomanem, to się mówi, odstaw narkotyki, po prostu nigdy ich nie rusza i wprowadza terapię i psychoterapię i leki, coś jeść zawsze człowiek będzie musiał. To jest, to, jest, to jest całkiem taki przewalony aspekt uzależnienia od jedzenia. To jest tak, jakbyście mówili narkomanowi, dobra, ćpaj, ale tylko troszkę. Ćpaj mądrze. Takie, wiecie, Więc przewalone. Oczywiście oglądanie tego głównego bohatera i tego Brendana Fragera w tej roli, no jest, jest, jest tutaj... Jest pewien aspekt tego, że ja sam nie wiem, jak się z tym czuję, ponieważ to jest trochę taki, taki tani element, no pokazuje nam takiego obżerającego się grubasa, który prawda, któremu natychmiast współczujemy oglądając go. Widzimy, czujemy też trochę obrzydzenia na 100%, bo w ten sposób jest to pokazywane, jak on tam groteskowo się opycha i jest stał dolony w pizzy i tak dalej. W momencie, w którym e, zajada emocje czy coś tam. I sam, sam nie wiem, co tak naprawdę ta sztuka czy ten scenariusz, co, co, co Aranowski chce powiedzieć o tym. No ja tak się zastanawiałem, nie wszystko w tym filmie mi działa. Natomiast sam Fraser był rewelacyjny i rzeczywiście ma kilka momentów, gdzie. Znaczy, w ogóle, cały film tworzy postać, w którą wierzyłem od początku do końca. Kilka rewelacyjnych momentów. Jest to taki fizyczny performance, gdzie on ma problem, wiecie, żeby się tam w ogóle poruszać i tak dalej. I nie wiem, na ile ciężko się coś takiego gra, ale wydał mi się tu bezbłędny, no nie? Natomiast nie, nie wiem też, na ile to jest to, że wiecie, że po prostu był świetny ten strój, że bardzo w niego wierzyłem. Nie miałem momentu, żebym sobie myślał, że to takie sztuczne czy coś. Także, no nie wiem, może to, to też pomaga trochę, jak go tam świetnie ubrali, e, no ale sam nie wiem. Na mi się bardzo podoba. Z innych aktorów muszę powiedzieć, że wspomniana właśnie ta, ta co gra jako koleżankę jest zajebista rola, zajebista drugoplanowa rola, takie wręcz, takie serce filmu, taki, ona jest w zasadzie, ona jest kluczem tej opowieści, tą osobą, która nim się opiekuje i, i gdy on, gdy widzi go w tym złym stanie i ma ochotę powiedzieć, że go nienawidzi za to, co ze sobą zrobił, ale wiadomo, że mówi to z troski i tak dalej, niesamowicie świetnie napisane dialogi, niesamowicie świetnie zagrana relacja właśnie przez oboje, i no to, to jest dla mnie po prostu coś, coś, dlaczego warto obejrzeć ten film. Ta drugoplanowa rola fantastyczna. Natomiast muszę się przyczepić na przykład do tej całej Sadie, jakiej tam jest, tej, tej z. co znamy ją ze Stranger Things. To znaczy na początku sobie myślałem, o wow! dojrzała, tu, pełna złości przychodzi do tego ojca, on jej nie widział, a tu a ten i w ogóle jakby wylewa się z niej ten taka nastoletnia złość spowodowana, nie wiem, tam brakiem, brakami rodzinno-emocjonalnymi, wiecie, no takim na zasadzie, że coś nie pykło w tej rodzinie chociaż sam fakt, że ojciec 8 lat się do niej nie odzywał, chociaż płacił alimenty i na początku sobie pomyślałem, o wow, fajnie tylko, że ta rola absolutnie nie ewoluuje i jeśli byście chcieli, jak dla mnie, mieć przykład taki, po prostu wyciągnąć sobie zawsze mieć na półeczce, co to znaczy one Note, czyli tak, jakby, że grać na jedną. Nie wiem, nutę. Nie wiem, jak to tłumaczymy po polsku. No, że mówimy, że rola jest na jedno kopyto, nie? To właśnie ta rola. Ona przez cały film, nawet jeśli teoretycznie przechodzi jakąś przemianę względem tego ojca, albo przynajmniej film, no tak, byłoby to logiczne, że, nie? Że powinna chociaż trochę jakoś tam przemianę przejść. Jest od początku do końca absolutnie. One note, czyli cały czas jestem wściekłą Sadie i w ogóle na ciebie krzyczę i jestem. I to jest to sobie cały czas. I. Ja myślałem, no tu zabrakło Aronowskiego, który by powiedział, dobra, ale jesteśmy już w trzecim akcie, twoja postać już zdążyła przetrawić dużo tej złości, teraz może przestań krzyczeć, na przykład bądź z trochę wciąż zła i ten, ale coś więcej. Jakiś, jakaś głębia, jakaś, jakaś przemiana, coś, nie, nic, jest od początku do końca na jedną notę i niby, jakbym obejrzał tylko, wie wiem, pierwsze pół godziny filmu, to bym powiedział, o oh, wow, ale mi się podobało, a na koniec stwierdzam, że no właśnie zabrakło mi tutaj głębi. I w ogóle zresztą jej wątek, który brzmi jak wątek główny, chociaż nie jest do końca tak, w sensie tu, to, to jest film bardziej o takim, o zbawieniu duszy i, no bo nie ciała naszego głównego bohatera, o jakimś takim zadośćuczynieniu, odkupieniu, jakimś takim. I jest, jest tutaj taki gdzieś pierwiastek i Kiru Akira, Akira Kurosawy, może najlepszego filmu Ever, polecam obejrzeć: Piętno śmierci. Tam bohater dowiaduje się, że jest. E, znaczy, generalnie jest to historia bohatera, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, i takie wiecie, rozpójne, typu, co osiągnął w życiu, czy coś zrobił, czy coś po sobie zostawi i tak dalej. E, no, tamten film to jest w ogóle, wiecie, no, pff, to nie jest tej ziemi, no, ale to już może kiedy indziej. Natomiast wieloryb też trochę wchodzi w takie tematy i muszę powiedzieć, że częściowo mnie zaspokoił. Ktoś kroił cebulę przy mnie w kinie znowu. Także hej, na pewno byłem emocjonalnie zaangażowany. Gdy musiałem, jak wycieraczki, jak wycieraczkami wycierać sełzy z oczu. Eee, tak czasem ktoś pyta w QA, czy ja płaczę na filmach. No, jak najbardziej, jak działają. Natomiast, mimo to, widziałem pewne mechanizmy od scenarzysty, które mi się nie podobały. To, właśnie, jak grubymi nićmi były, był uszyty ten wątek córki czy tego misjonarza, pseudo-tam czy Jehowego, nie wiem. Eee, I jakby to w, w, to, to, w jaki sposób te wątki były napisane, w którą spo, stronę poszły, jak się rozwiązały albo nie rozwiązały, to było dużo takich rzeczy, gdzie sobie myślałem, eee. i to wszystko się wpisuje w ogóle, bo to w zasadzie mówię o scenarzyście, który tutaj adaptuje własną sztukę, ale to wszystko się naprawdę mocno wpisuje w styl Aranowskiego. Aranowski jako reżyser, jak pomyślimy o takich filmach, chociażby jak Mother, czy jakieś tam inne Requiem for a Dream, to jest chłop, który, ja uważam, że jest dobrym reżyserem. On bez wątpienia, tak jak mówię, miał jakieś takie skojarzenia z Hitchcockiem, jak on operuje tą kamerą w tej ciasnej przestrzeni, śledzi tego bohatera i tak dalej. Generalnie dobrze się na to patrzyło wszystko, ale gdy on w swoich filmach dostaje, albo chce tak jak w Mader przesłać jakąś, jakąś metaforę, jakiś, jest jakaś alegoria na ekranie, to u niego nie ma absolutnie subtelności. Jest po prostu taki, na zasadzie patrzcie jakim ja jestem artystą i jeb metafora przez web widza, żeby zrozumiał. I tutaj jest dużo takich elementów, one wynikają ze scenariusza, więc to nie jest jakby sam Aranowski, tylko problem jest taki, że on nie potrafi tego wygładzić. On nie potrafi tego tak, wiecie, tak dobra, tutaj nie przesadzajmy, dajmy widzowi pomyśleć. To nie jest Akira Kurosawa z lat 50., który narracją wizualną coś tam wiecie, że człowiek sobie pomyśli nad sensem życia. Nie, nie, nie. To jest raczej na zasadzie, że na koniec filmu wszystko zostaje wypowiedziane głośno i wyraźnie do kamery, żebyście wiedzieli o co chodziło. Cały ten Moby Dick i, i jakby i wszystkie te relacje i to, co nasz bohater myśli, jest to. No, nie ma tutaj praktycznie w ogóle mowy o miejscu na interpretację. Może ostatnia scena to jest otwarte zakończenie, ale to też jest takie pseudo, taki artystyczny pierd. Więc nawet sobie myślałem, że o ile trochę na koniec ocierałem z. Tak, ostatnie ujęcie to takie, po prostu miałem ochotę zabić. <laughs> w zasadzie Aranowski znowu odaranowskowałeś, nie. Zaranowszczyłeś. Nie, no nie wiem, ale w sensie chłop. Bo Arno, już kiedyś się śmiałem, jak nigdy nie zapomnę, jak Mike z to klasa recenzował Mother i mówi właśnie, że zanim obejrzał wywiad z Aranowskim, to sobie wyobrażam, że to jest taki jakiś artysta Darren Aranowski. Jak to brzmi tak, trochę, wiecie, dla nich zagranicznie, nie? Po czym włączasz z nim wywiad, a koleś jest z Brooklinu i brzmi jak brookliński taksówkarz i gada na zasadzie, no daj tak, no, no to chodziło o to, że to była alegoria Biblii i potem ona była, nie? wiecie, tak, takie zero jakiegoś artyzmu, jakiegoś zostawienia czegoś gdzieś tam w powietrzu, tam... Przy... Nie, nie, to chodziło o to! I trochę tutaj też czuć takie jego piętno, pomimo że jest dobrym reżyserem i jest to naprawdę niezły film. Dostanie ode mnie szósteczkę, ale jest to szósteczka z taką naprawdę mocną polecajką, bliżej siedmiu niż sześciu bym powiedział, znaczy się, niż pięciu, gdzie naprawdę duża część filmu mi się podobała, jest to film, który warto obejrzeć, jest to film, który doprowadza do jakiegoś tam katarzy, do jakiegoś przemyślenia. Płakałem, hej, no przyznaję się. Więc polecam fantastyczne role, szczególnie główna i tej. Jak ona się nazywa? Hong Chau, Hong która jest naprawdę świetna, ona grała w Downsizing, grała w. E, grała w tym. E, grała Bad Guya w menu, w The Menu ostatnio z Rayfem Feinsem, w czymś jeszcze. To jest taka. Ona lubi, te to czy znaczy, lubi, dostaje takie drugoplanowe role. Była tu fucking świetna. Chociażby dla niej warto ten film obejrzeć, także hej. Czekam na Wasze opinie, jak Wam się podobało. Dużo bardziej, dużo mniej. Najlepsza rola, najgorsza. Ja wiem, że to jest taki film bardzo takich skrajnych opinii. Mam internet, więc widziałem. Także, no widzicie, ja znowu, ja widzę plusy, widzę minusy, dla mnie gdzieś tam pomiędzy, chociaż ogólnie na plus polecam koniecznie sprawdzić. I do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.